Witamy w piękny, wrześniowy, nawet gorący dzień. Jesteśmy na polu z Jarkiem. Cześć Jarku. Cześć Tomek, witam wszystkich. Jesteśmy na polu brokułu. Mamy brokuł, mamy bardzo dużo chwastów. Można by powiedzieć, że z roślinami towarzyszącymi. Tak jest, nawet za bardzo towarzyszą. Aż za bardzo im to towarzyszą. Mamy brokuł, który jest w jakimś stadzie rozwoju. Chcielibyśmy, żeby miał jak najmniej tutaj chwastów w międzyrzędziu. Robimy co możemy, ale tak niestety jest. Stan obecny plantacji jest dość mocno skomplikowany. Dodajmy, że tutaj też jest jeszcze nawadnianie, więc te chwasty troszeczkę zostawione dłużej też mają dostęp do wody, więc szybciej się rozwijają. Dogodne warunki. Mamy maszynę, pielnik firmy Care Econet. Myśmy go przestawili tutaj na 4 rzędy pod broku. O jakim rozstawie między rzędami? 60 cm. 60 cm. Właściciel pola taką stosuje technologię uprawy, ma sadzarkę czterorzędową do rozsad i 4 rzędy razy 60 cm. Co dla Care nie jest problemem, żeby sprostać nowym wymaganiom klienta. Tutaj możemy pokrótce powiedzieć o tym, jak ta maszyna jest skonstruowana, jeżeli chodzi o międzyrzędzie i rozstawienie sekcji piorących. W zasadzie to jest zestaw maszyn. Tak. Bo to jest adapter, który odpowiada za automatykę prowadzenia w rzędzie i do niego należy tutaj kamera Keepline i sam pielnik Econet. To jest zestaw Care, można tak to ująć. Ten adapter, dodajmy, on ma układ prowadzenia, który jest połączony oczywiście z kamerą, który przesuwa prawo-lewo ramę. Tak, dokładnie. Co jest ważne, zakres ruchu to jest 40 cm. Czyli 20 w lewo, 20 w prawo. 20 w prawo. Tak. Czyli to wychylenie jest dosyć spore. Wystarczające. Do tego pielnik jest zawieszony na trzypunktowym układzie tego adaptera, czyli jest bardzo blisko adaptera, nie jest długa maszyna, więc nie obciąża nam tylnego podnośnika ciągnika. Jak ustawialiśmy tutaj sekcje wysiewające? Sekcje pielące. Pielące. Powiem tak, zestaw elementów roboczych Care jest jak lista Lego. Tak. My stworzyliśmy zestaw na tym, co mieliśmy tutaj na wyposażeniu w Tarnowie Podgórnym. Czyli zastosowaliśmy na jednej sekcji pielącej 3 elementy robocze. To są noże ustawione pod kątem 90 stopni. Tak samo jak w technologii, co robiliśmy pod buraka wiosną. No, pokazy, co macie zobaczyć na naszej stronie na YouTube. Tak. I z tyłu typowa gęsiostopka o szerokości bodajże 20 cm. Tak. Możemy zamontować więcej tych sekcji, elementów na sekcji pielącej, ale to też trzeba zaadaptować do danych warunków, które napotkamy na polu. Tutaj mamy potężne ilości chwastów, więc zawsze istnieje ryzyko, że im więcej będzie narzędzi na sekcji pielącej zamocowanych, im więcej będzie tych zębów, tym bardziej będzie tendencja do zapychania się. Też tu trzeba poniekąd usprawiedliwić rolnika, bo to nie jest wynikiem jego zaniedbań tylko on prowadzi maksymalną redukcję stosowania herbicydów i pestycydów. Dlatego poniekąd tu bliżej rolnictwu ekologicznemu niż tradycyjnemu. Tak jest. Dodajmy, że generalnie uprawy wymagają wjazdu pielnika, kiedy uprawa główna jest mała, niska, nie jest jeszcze rozwinięta. Kiedy pojawiają się chwasty, które mają dwa, powiedzmy gdzieś tak do 4-5 cm wysokości, wtedy najłatwiej jest nam je wypielić. Wiadomo, ale tutaj też podjęliśmy się ryzyka, stanęliśmy, że tak powiem, poniekąd do walki. Tak. Sami chcemy sprawdzić, co potrafi sprzęt firmy Care. Tak jest. Moim zdaniem, myślę, że w ekstremalnych warunkach, takich jak dzisiaj, nieźle się to sprawdza. Ustawiliśmy sobie głębokość tutaj podcinania na mniej więcej 2 do 3 cm. Tak. Robiliśmy próby głębsze też, ale jednak za dużo było tego materiału zielonego. Tak. Tu też byłoby fajnie, jakbyśmy mieli kawałek pola z wcześniejszą fazą rozwojową i samego brokuła, ale też i chwastów przednio przede wszystkim. Byłaby możliwość porównania. Bo też moglibyśmy bardziej aktywować, ustawić agresywność działania gwiazdno-pielących, żeby te młodsze siewki chwastów mogły wyciągnąć na powierzchnię. Także czasami tutaj wszystko zależy od warunków polowych i my też musimy zaadaptować
każdy piernik, bo to nie chodzi tylko o ten, do danych warunków no, na polu. Czasami rolnicy boją się, że te gwiazdy uszkodzą główną uprawę. Czy mają się czego bać? Nie, moim zdaniem nie. Rozumiem ich obawy. Te palce są przecież tutaj elastyczne, prawda? Tak, dokładnie, ale każda ma dokładnie możliwość indywidualnej regulacji. Czy można prawo, lewo, bliżej rzędu, góra, dalej dół, rzędu, góra, ustawić, dół. Jak bardzo mają nam pracować, jak to Karen nazywa, w linii roślin. No właśnie, bo gwiazdy są przystosowane do tego, żeby pracowały w linii głównej uprawy. Tak, i stamtąd tak. Wyciągały chwasty. Tu możemy, jak na wiosennych filmikach rozmawiałeś z Pawłem, powiedziałeś właśnie, że dzielimy działanie pilnika na międzyrzędzie, czyli między liniami roślin oraz praca w samym rzędzie. Od pracy w rzędzie są właśnie nasze gwiazdy. I dzisiaj pielące. Bardzo nam zależało na tym, żeby między rzędami było w miarę czysto, bo zdajemy sobie sprawę, że komosa, która jest na wysokości do moich kolan, no nie jest tak łatwo je wyrwać. Niestety. Owszem, są tutaj fragmenty, gdzie jest prawie, że piasek na tym polu. Tak. No tam jeszcze sobie radziły te gwiazdy, można powiedzieć, co będzie też na filmiku widać. My tu jeszcze przyjechaliśmy z tymi palcami zagarniającymi no, tak. Na końcu montowanymi, ale niestety jest tak dużo chwastów, że powodowało kumulację, po prostu się to pchało. Tak, tak. To też nie zawsze, jeżeli ma się wszystkie możliwe elementy robocze, to nie zawsze oznacza, że należy je stosować. Tak. Tylko trzeba to dostosować do zadanych warunków na polu. Oczywiście. Adaptacja i metoda prób i błędów, jak ja to mówię, robią swoje. Czy kamera na tej maszynie jest uzasadniona, twoim zdaniem? Jak najbardziej. To, że było sian wysadzany broku był z traktorem, który miał prowadzenie GPS na 2,5 cm. Super. Rządki, jak widzimy, przysłowa idą jak strzała, ale ciągnik, który mamy z pilnikiem, już tego prowadzenia nie ma. Tak, dzisiaj pracujemy bez żadnej nawigacji tak naprawdę. Tak. Tylko jedziemy tak, jak operator pokręci kierownicą. A kamera keep line, powiedzmy, koryguje i to nam daje to prowadzenie. I myślę, że w tych warunkach, jak Państwo zobaczycie na filmie, sprosta wymaganiom. Musieliśmy się często, to nie można ukrywać, zatrzymywaliśmy się często, bo też te chwasty się pchały. To też każdy, kto zajmuje się tematyką pielników, wie, że to nie jest taki łatwy zabieg. Ja zawsze spotykam się z takimi pytaniami rolników, czy pielnik mi całkowicie zastąpi opryski? No, trudne jest to pytanie, chociaż nie, może pytanie jest proste. Uzasadnione. Jest w dobie takie dzisiejszej redukcji środków czynnych. Robiliśmy różne doświadczenia na Uniwersytecie w Przybrodzie, na polach. No, okazuje się, że fajnie jest, jak jest mimo wszystko jeden herbicyd zrobiony i potem się pieli. Na chwilę obecną na pewno możemy powiedzieć, że nie zastąpi, ale na pewno zredukuje. Na pewno zredukuje. I a ile, to trzeba ocenić indywidualnie u danego rolnika na danym polu. Ja często porównuję pielnik też do takiej karetki pogotowia, która przyjeżdża, bo pacjent zachorował. Nie, oczywiście chwilowo pomożemy pacjentowi, on przeżyje, nie? Ale może się choroba i to nie jest nawrócić. Sanatorium też. Tak, i to nie jest sanatorium, ale ta choroba może powrócić, ponieważ nie jest jej źródło wyeliminowane. Jeżeli zawczasu chwasty będziemy redukować na polu, mówię redukować, nie usuwać całkowicie, bo się praktycznie nie da, ale jak zredukujemy je do maksimum, będzie nam łatwiej z kolejnymi każdymi przejazdami. Tak, Tomek, ale teraz naszym widzom musimy też wytłumaczyć i osobom zainteresowanym w ogóle wejściem w pilniki, że to nie chodzi sensu stricte, tylko o pielenie i wycięcie chwastów. To są jedne bo z czynności. Zabieg opilania ma wiele funkcji. Raz ta główna, redukcja zachwaszczenia, redukcja oprysków, ale też inne dodatkowe funkcje wpływają na roślinę główną na polu, czyli napowietrzamy, odsłaniamy w tym przypadku, spulchniamy, napowietrzamy, eliminujemy tą skorupę, która powstała tutaj w wyniku też i nawodnienia, ale jak też na zwykłym polu. To skorupa bardzo bardziej szybko się tworzy, zwłaszcza przy takim słońcu. I wtedy można by powiedzieć nawet, że elementem roboczym, który bardzo dobrze się sprawuje w takich warunkach, to jest ząb w kształcie TRS na sprężynie z gęsiostópką. Tak. Taki bardzo sprężysty.
Tak. I on wtedy rozdrobni, rozwali tą skorupę. Tak, dlatego to powiedziałem, bardzo ważne, adaptujemy do warunków danego pola. Wywiad z klientem, rzecz szczegółowa i najważniejsza, w doborze elementów roboczych na danej sekcji, bo to mogą być, nie musimy stosować pełnej ilości gwiazd, tylko możemy zastosować podstawowe gęsiostopki, które za nami ma wspuchnić. Wielu klientów też przed opielaniem stosuje nawożenie mineralne. Tak, albo w trakcie opielania samego, w trakcie pielenia. Tutaj Kare też ma takie rozwiązanie. Tak. To jest lokalizator nawozu. On się nazywa Fertilock. Też jest filmik o tym nagrany. Tak. Można sobie zobaczyć na naszej stronie internetowej. On jest zaczepiany przed ciągnikiem, za ciągnikiem, pomiędzy maszynami typu pielnik, albo nawet ta ramka prowadząca. I nam będzie rzucał wtedy nawóz albo przed sekcję pielącą, a elementy robocze wymieszają tą ziemię z glebą. Tam też jest taka opcja, że może być też talerzami, nawet doglebowo wprowadzany, w zależności od tego, kto sobie życzy. Podsumowując nasz film, nasze tutaj dzisiejsze pokazy polowe, czy warto wjeżdżać w bardzo późnym stadium rozwoju chwastów, czy jednak preferować wcześniejsze wjeżdżanie pielnikiem? Po dzisiejszym zabiegu mogę powiedzieć, że w każdą fazę. Jeżeli nie uszkadzamy rośliny głównej, ta, która przynosi zysk rolnikowi, uważam, że w każdej fazie warto. Bo nie wyeliminujemy 100% zachwaszczenia, jak tutaj, ale redukcja o połowę między rzędziach głównie, to jest mniejsze wyciąganie przez wody przez chwasty. To w dzisiejszej dobie to jest temat tak znany i tak przez rolników doświadczony za brak wody, a te chwasty też pobierają wodę. Chwasty wypijają połowę tej wody, która jest tutaj z nawadniania. Niestety. Podsumujmy. Mamy pielniki do warzyw, mamy pielniki do upraw rzędowych typu burak, rzepak, kukurydza i wiele, wiele innych, które sadzi się rzędowo. Też Tomku, pamiętasz, przypomnijmy jeszcze widzom, tu mamy możliwość podczepienia pielników, które klienci mają w swoich gospodarstwach. Tak, bo ten układ zaczepowy pasuje do wszystkiego. Jak powiedzieliśmy na porządku, to jest zestaw maszyn. Tak, tak. Kamera należy do adaptera Precicam i do niego możemy podczepić te pielniki, które są w naszym wieku, że tak powiem, jest. Które są na gospodarstwie. Nie przypomnimy, jaki to jest dokładnie wiek, z wiadomych względów. Właściwy, dojrzały, ale jest taka możliwość. Jeżeli one mają możliwości zmiany rozrzędów 45, 75, 60, tak jak podczepiamy, 60 a kamera będzie przestrzegana. Nie ma znaczenia, to będzie nowy pielnik Kare, czy 30, 40, 50-letnie pielniki, które są jeszcze w wielu gospodarstwach i wrócą do łask, tak. Bo też uważam, że to jest maszyna, która wróci do łask. Także możemy doradzić, zapraszamy do śledzenia naszego kanału i zapraszamy na i do kontaktu z naszą firmą. I na zapraszamy na targi AgroShow. Do zobaczenia.